Dzień dobry Państwu, kłaniamy się i bardzo się cieszę, że możemy spotkać się na tej wyjątkowej sesji. Sesji dla Państwa, dla pacjentów, którzy są z nami. Ja nazywam się Michał Dobrołowicz i będę miał przyjemność przez najbliższych kilkadziesiąt minut prowadzić specjalną sesję dla Państwa na temat nadciśnienia tętniczego. Bardzo popularnego schorzenia, jak popularnego, o tym dowiemy się już za moment od ekspertów, którzy są z nami w naszym specjalnym wirtualnym studiu tej sesji. Pani doktor Anna Szyndler, dzień dobry Pani doktor. Pan profesor Krzysztof Narkiewicz. Dzień dobry. Nasi eksperci reprezentują Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinikę Nadciśnienia tętniczego i diabetologii. Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie? Kiedy i w jaki sposób możemy rozpoznać to, że być może nas albo naszych bliskich dotyka właśnie to schorzenie? Jak leczyć się skutecznie, prawidłowo, zgodnie z najnowszymi zaleceniami i wytycznymi towarzystw naukowych? Obiecujemy, że odpowiedzi na te pytania poznają Państwo już niebawem. Czekamy też na Państwa pytania. Mogą je Państwo wpisywać na specjalnym czacie. Dzisiaj o 18:30 pani doktor też będzie te wątpliwości rozwiewać specjalnie dla Państwa. Powiedziałem, szanowni Państwo, że nadciśnienie tętnicze to jest bardzo popularne, powszechne schorzenie. Jak popularne? Panie profesorze, można oszacować epidemiologicznie, ilu osób dotyczy? Uważa się, że co trzeci Polak ma nadciśnienie tętnicze, czyli mówimy o 10-11 milionach osób w naszym kraju, które mają nadciśnienie tętnicze. Olbrzymia rzesza chorych. Niestety bardzo wielu chorych nie wie w ogóle o tym, że ma nadciśnienie tętnicze. Stąd pytanie do Państwa. Państwo pewnie znają swoje wartości ciśnienia tętniczego, ale czy Państwa najbliżsi, znajomi, przyjaciele, rodzina znają wartości ciśnienia tętniczego? Uważamy, że nadal około 40%, a być może nawet więcej z naszych chorych nie wie w ogóle o tym, że ma nadciśnienie tętnicze. Zatem pierwsza, najważniejsza informacja, znać swoją wartość ciśnienia tętniczego. Nawet jeżeli nie do końca będzie idealnie zmierzona, znajmy swoją wartość ciśnienia tętniczego. Powinniśmy myśleć o tym, że jest to czynnik ryzyka, ale z którym możemy bardzo wiele zrobić. Możemy rozpocząć leczenie, możemy zmniejszyć ryzyko różnego rodzaju, żyć zdrowo i szczęśliwie. Zatem co trzeci Polak, rzecz jeszcze bardzo ważna, różnie to wygląda w różnych grupach wiekowych. Osoby młodsze oczywiście rzadziej, ale nawet co szósty młody mężczyzna w Polsce ma nadciśnienie tętnicze. To nie jest 1-2%, a to jest kilkanaście procent. A jak już pójdziemy do grupy wiekowej, taka trochę jak moja, bliżej 60, to 60% osób będzie miało nadciśnienie tętnicze. Większość tak naprawdę. Także myślmy o tym, żeby przede wszystkim znać te rozpoznanie. A nie, to nie jest wyrok. To jest tak naprawdę choroba, którą możemy bardzo dobrze leczyć. Mamy doskonałe leki. Co zrobić, jak rozpoznać, jak kontrolować tę chorobę? Nasz cel jest taki, aby dostarczyć Państwu właśnie w tej chwili, właśnie tutaj bardzo pewną, bardzo rzetelną, bardzo wiarygodną wiedzę. Szanowni Państwo, jak słuchałem Pana profesora, pomyślałem sobie, ale zaraz, zaraz, przecież nadciśnienie wydaje się być takim problemem, z którym my relatywnie w porównaniu do innych pomiarów wskaźników powinniśmy sobie dobrze radzić. W miarę łatwe jest kontrolowanie, bo chociażby niemal każdy z nas w domu czasami ma nieużywany, ale jednak gdzieś tam jest ciśnieniomierz. Taki bardzo popularny sprzęt. Niedrogi, dostępny. Jak wobec tego często mierzyć ciśnienie tętnicze i jak robić to prawidłowo, pani doktor, żeby ten pomiar był rzetelny, żeby coś nam mówił? Wytyczne mówią o tym, że powinniśmy, każdy z nas powinien mierzyć ciśnienie przynajmniej raz w roku. Po to właśnie między innymi, żeby poznać swoje wartości. Oczywiście jednorazowy pomiar, który może być wykonany czy w aptece, czy u cioci na imieninach, nie jest metodą do rozpoznawania choroby nadciśnieniowej. Ale każdy z nas powinien przynajmniej raz w roku taki pomiar wykonać. Jeżeli nasze wartości ciśnienia budzą nasz niepokój, no to powinniśmy się troszkę więcej do tego przyłożyć. Przede wszystkim zadbać o to, żeby ten aparat, który mamy, o którym Pan wspomniał, był prawidłowy, miał odpowiednie certyfikaty, był wiarygodny. To tak jak nie lubimy jeździć słabymi samochodami i nie lubimy używać niewiarygodnych sprzętów, tak samo warto jest zadbać o to, żeby aparat, którego używamy, był odpowiedniej jakości, a również dostosowany do nas. Pamiętać należy, że wielkość mankietu aparatu do mierzenia ciśnienia ma bardzo duże znaczenie dla wartości, które odczytujemy. Więc należy dobrać mankiet do mierzenia ciśnienia do wielkości ramienia. Przymierzyć go? Przymierzyć albo zmierzyć sobie obwód ramienia i sprawdzić w aparacie, który mamy zamiar kupić, bądź leży właśnie w tej szufladzie zakurzony, czy ten aparat będzie dla nas odpowiedni, czy nie będzie ten mankiet za mały. To jest niezwykle ważne. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn nadrozpoznawania nadciśnienia. Ale my chcemy rozpoznawać nadciśnienie, bo tak jak pan profesor wspominał, bardzo wiele osób nie wie o tym, że ma tą chorobę. Więc jeżeli już nas coś niepokoi, warto, żebyśmy poświęcili chwilę, mam na myśli co najmniej 15 minut na wykonanie prawidłowego pomiaru. Dlaczego aż tak długo? Ponieważ potrzebujemy co najmniej 5-minutowego odpoczynku, zanim zaczniemy mierzyć ciśnienie i potrzebujemy powtórzyć ten pomiar w odstępach 1-2 minut co najmniej trzykrotnie.
do dalszych decyzji, do rozmowy z naszym lekarzem rodzinnym będzie nam potrzebna średnia właśnie z trzech wykonanych pomiarów. Warto jest powtarzać również te pomiary, jeżeli budzą nasz niepokój, przynajmniej przez kilka kolejnych dni i z tymi informacjami udać się do swojego lekarza rodzinnego. Czy dobrze rozumiem, pani doktor, że dobry moment w ciągu dnia to jest wieczór? Wobec tego, gdy już jesteśmy trochę spokojniejsi, już trochę te emocje całego dnia opadają? Zdecydowanie tak. Kluczowym słowem będzie słowo spokojniejsi, bo dla niektórych wieczór to jest wręcz odwrotnie okres bardzo wzmożonej aktywności, więc tak, wybierzmy najspokojniejszy okres w ciągu dnia. Po ćwiczeniach fizycznych, po sporcie? Nie, absolutnie. Warto jest pamiętać, że wysiłek fizyczny, spożycie kawy lub herbaty oraz wypicie alkoholu i wypalenie papierosów to są sytuacje, w których ciśnienie tętnicze może się zmieniać i może nie być naszym prawdziwym ciśnieniem. Dlatego warto jest odczekać kilka godzin od tego rodzaju aktywności. A czy dobrym pomysłem, panie profesorze, byłoby na przykład zmierzenie ciśnienia tuż przed snem? Ja mówię tak, że każdy pomiar ciśnienia tętniczego jest dobry. A to jest rzecz niezwykle ważna i musimy chyba to, o czym mówiła pani doktor Szydle, rozróżnić sytuację tej osoby, która jeszcze nie ma postawionego rozpoznania albo w ogóle nie zna swoich wartości. Wtedy, czy to będzie przed snem jednorazowo, czy cudzym aparatem, czy u cioci na imieninach, to już będzie pewien pierwszy krok. Co innego chory, który ma postawione już rozpoznanie, przygotowuje się do kolejnej wizyty u lekarza i tu wtedy powinniśmy postępować w sposób bardzo standardowy. I zalecenia to nawet mówią, żeby mierzyć ciśnienie tętnicze tydzień ostatni przed wizytą i rano i wieczorem. Że bardzo ważne, żeby to było o tej samej godzinie mniej więcej. Żeby to nie było tak, że raz to będzie 18 godzina w trakcie oglądania emocji sportowych, następnego dnia 5 minut przed zaśnięciem. Tak? Żeby to było w tych samych warunkach, żeby była pewna powtarzalność. A dlaczego to jest takie ważne? To, o czym mówiła pani doktor Szydle. Olbrzymia zmienność ciśnienia tętniczego. Bardzo często nasi chorzy traktują, że pomiar ciśnienia tętniczego to jest trochę jak wzrost mniej więcej, albo waga. Waga może jeszcze lepszym przykładem, że są pewne zmiany, ale to jest mniej więcej wartość stała, a tak nie jest. Ciśnienie tętnicze się zmienia w ciągu dnia z sekundy na sekundę tak naprawdę. W trakcie naszej rozmowy moje ciśnienie tętnicze mogło się zmienić o kilkanaście, dwadzieścia kilka milimetrów supartęci. I to jest rzecz niezwykle ważna, żeby zdawać sobie sprawę, że wysiłek, sen, używki, to o czym mówiła pani doktor, to wszystko zmienia wysokość ciśnienia tętniczego. Naprawdę my patrzymy trochę na wartości średnie tego ciśnienia, które będzie się zmieniało, ale patrzymy na wartości średnie. Ja bym to porównał trochę do pół roku. W lecie mamy też bardzo dużą zmienność temperatur. Tak? Są dni, kiedy jest 30 kilka, jest dni kilka 17, ale w zimie ta temperatura też się zmienia i wartość średnia w lecie jednak jest dużo wyższa niż w zimie. I tak trochę musimy do tego podchodzić. To nie jest zakodowana, jednorazowa wartość, bo często nasi chorzy mówią, ja mam takie skaczące ciśnienie tętnicze. A to jest dowód zdrowia tak naprawdę. To, że przed chwilą było 140 stopni, to jest rzecz zupełnie normalna. Także myślmy bardziej w kategoriach wartości średnich z kilku pomiarów. Im więcej tych pomiarów, tym bardziej wiarygodna ta ocena. Rozumiem, szanowni państwo, że sama zmiana ciśnienia nie powinna nas niepokoić. Organizm reaguje i to jest w porządku. Natomiast średnia, wysoka ciśnienia to jest powód do niepokoju. Dokładnie. To ciśnienie zawsze będzie jakaś tam fluktuacja, niżej, wyżej, ale patrzymy na wartości. Oczywiście bardzo duża zmienność ciśnienia tętniczego też nie jest rzeczą dobrą. Czasami się zdarza, że niektórzy mają olbrzymią zmienność. Ale większość naszych chorych ma tę zmienność, tak powiedziałbym, prawie fizjologiczną, która wynika z trybu dnia, z emocji. Nie jest to nic wyjątkowego, ani to nie jest żaden powód do niepokoju. Pojawia się jeszcze kwestia leków. Być może wiele osób, które są w tej chwili z nami, zażywa regularnie leki. Być może są to osoby, które chorują na choroby przewlekłe. Co w takiej sytuacji? Jak ten moment pomiaru ciśnienia ma się do momentu sięgania po leki? Jeżeli rozmawiamy o chorych z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, to zasadniczo prosimy naszych pacjentów o pomiar ciśnienia przed przyjęciem leków. Ponieważ większość leków, jakie obecnie stosujemy, to są jednak leki długo działające i zależy nam na tym, aby osiągnąć pełną, całodobową kontrolę ciśnienia tętniczego. Zależy nam również na tym, aby ocenić, czy leki te, mówiąc kolokwialnie, starczają na 24 godziny. Więc najlepszą porą dla osób przyjmujących leki na nadciśnienie do pomiaru ciśnienia jest pomiar ciśnienia przed przyjęciem leku. Panie profesorze, czy nasz organizm wysyła nam jakieś sygnały? Czy my mamy jakieś podstawy, żeby podejrzewać u siebie, niezależnie od tego, co pokaże ciśnieniomierz, że niestety nas może właśnie nadciśnienie tętnicze dotyczy i jesteśmy w tej grupie? Przez bardzo, bardzo wiele lat najczęściej nadciśnienie tętnicze nie daje żadnych objawów. Kiedyś uważano, że typową dla nadciśnienia tętniczego są bóle głowy, jeśli wiemy, że ten związek jest bardzo, bardzo luźny.
Niestety bardzo wielu chorych do dzisiaj dowiaduje się, kiedy rzeczywiście wystąpią objawy, ale już te bardzo groźne objawy. Udar, zawał, niewydolność serca. Wtedy jest tak naprawdę za późno. Niestety jedynym sposobem jest nie poszukiwanie jakichś objawów, ale zmierzenie wartości ciśnienia tętniczego. Oczywiście są pewne grupy ryzyka, jak my to mówimy, czyli ktoś, kto ma na przykład obciążający wywiad w rodzinie było naciśnienie tętnicze, ma trochę nadwagi, ma jeszcze inne czynniki ryzyka, siedzący tryb życia na przykład. Oczywiście ma większe prawdopodobieństwo wystąpienia naciśnienia tętniczego, ale można być osobą młodą, 20 kilka lat, można być wysportowany, można być szczupłym, ożywiającym się dobrze, a można mieć naciśnienie tętnicze. Zatem jedynym sposobem pozostaje pomiar ciśnienia tętniczego, wielokrotny, bo to też warto podkreślić, że gdzieś raz zmierzone wysokie wartości, zwłaszcza to, o czym mówiła pani doktor Szyndler, nie w warunkach idealnych, tak? Gdzieś na przypadkowym spotkaniu wysokie wartości, to jeszcze wcale nie jest jednoznaczny dowód na to, że mamy naciśnienie tętnicze. To będzie wymagało weryfikacji, ale już powinna się zapalić pomarańczowa lampka, tak? Jeżeli te wartości były wysokie, zmierzmy je już w warunkach standardowych, zgodnie z aktualnymi zaleceniami. Czy jest, szanowni państwo, minimalna częstotliwość, kiedy po ten ciśnieniomierz powinniśmy sięgać? Raz w roku? Dobrze rozumiem? Dla tak? zdrowych osób tak. To jest absolutne minimum dla zdrowej osoby w pełni aktywnej, bez żadnych objawów. To jest minimum raz w roku. Oczywiście sytuacja jest zupełnie inna u chorych, którzy mają inne rozpoznane choroby i to w zależności od choroby współistniejącej. My zalecamy również w różnych sytuacjach różne częstotliwości pomiaru. Natomiast mówiąc stricte o chorych z nadciśnieniem tętniczym, my zawsze naszym chorym, w zależności też od etapu leczenia nadciśnienia, jeżeli rozpoczynamy leczenie, bardzo chorych prosimy o to, aby mierzyli regularnie, codziennie ciśnienie tętnicze po włączeniu nowych leków, po zmianie dawki. Zawsze chorych prosimy o to, żeby przed kolejną wizytą wykonywali przynajmniej 7-dniowy okres regularnych pomiarów 2 razy dziennie ciśnienia. No i zawsze, kiedy chorzy mają jakieś wątpliwości, też warto jest prosić ich o wykonanie kilku dodatkowych pomiarów. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z pacjentem, który przyjmuje leki na stałe, ma dobrą kontrolę, którą potwierdziliśmy w tych regularnych pomiarach, to jedno, dwukrotny pomiar w ciągu tygodnia powinien nam wystarczyć. Czy jest taki moment w ciągu życia, kiedy powinniśmy zacząć mierzyć ciśnienie regularnie? Czy u dzieci mierzyć ciśnienie? Albo u nastolatków? Czy to już jest ten czas? Nastolatkowie na pewno tak. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest trochę kwestia bardziej złożona, ale nastolatkowie na pewno już powinniśmy mierzyć ciśnienia tętnicze. No między innymi z tego, że niestety coraz więcej dzieci i młodzieży to osoby, które mają problem z nadwagą, z otyłością. I to 90% przypadków naciśnienia tętniczego u osób młodych ma ścisły związek z otyłością. To już jest taki wiek, gdzie te pomiary ciśnienia tętniczego powinny być wykonane. A na pewno, jeżeli mamy osobę 50-60-letnią, która do tej pory nie mierzyła ciśnienia tętniczego, a takie bywają osoby, no to ta osoba ma rzeczywiście wielce prawdopodobne podwyższone wartości. Także zwłaszcza u tych osób. Ale to, o czym Magdalena mówiła, przede wszystkim znajmy swoje wartości ciśnienia tętniczego. To jest ten pierwszy element, a później kontrolujmy je co roku. A rzecz również niezwykle ważna w przypadku czasami młodych kobiet, które mają wręcz niskie wartości ciśnienia tętniczego i cierpią z powodu niedociśnienia tętniczego, uważając to, że są chronione na całe życie. Niestety tak nie jest często po ciąży czy w okresie ciąży, a zwłaszcza w momencie jeszcze wystąpienia menopauzy. Ta osoba, która miała bardzo niskie wartości ciśnienia tętniczego w wieku młodzieńczym, niestety może mieć naciśnienie tętnicze po 50 roku życia. Bardzo chcemy, żeby byli państwo świadomymi i kontrolującymi swoje ciśnienie, swój stan zdrowia pacjentami. Szanowni państwo, wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z pacjentem, u którego wykryto, rozpoznano, zdiagnozowano nadciśnienie. Jakie zasady powinny wtedy towarzyszyć terapii takiej osoby? O czym absolutnie należy pamiętać? Oczywiście kwestia rozpoznania nadciśnienia tętniczego, bo może spróbujemy się trochę to doprecyzować. Co zrobić z takim chorym, który oczywiście gdzieś zmierzył wysokie wartości ileś razy? Powinniśmy się przede wszystkim nie bać zwrócić o pomoc do lekarza. Lekarz powtórzy ten pomiar w warunkach jeszcze standaryzowanych, dobrym aparatem. To jeszcze, panie profesorze, internista, czy już na przykład lekarz? Nie, jak najbardziej internista. To, czy lekarz rodzinny, to każdy lekarz jest w stanie to zrobić. I zalecenia mówią, że nawet
podczas pierwszej wizyty u lekarza najczęściej jeszcze nie stawiamy rozpoznania, bo to, że kiedyś ciśnienie gdzieś przypadkowo zmierzone w domu było wysokie i podczas pierwszej wizyty jest jeszcze wyższe, chyba że jest bardzo wysokie, powyżej 180 na 110, to już coś musimy z tym zrobić, ale jeżeli będzie nadal 3 pomiary wysokie, to jeszcze ten chory jest proszony, albo ta osoba, bo to jeszcze nie jest chory, proszona o ponowny powrót do gabinetu, wtedy pielęgniarka może zmierzyć kilka razy. Czyli patrzymy właściwie na wartości średnie z 2 pomiarów. Często próbujemy to jeszcze zweryfikować tymi pomiarami domowymi, o których mówiła pani dr Schindler, albo robimy całodobową rejestrację ciśnienia tętniczego. Dopiero wtedy musimy rzeczywiście być pewni, że mówimy o rozpoznaniu naciśnienia tętniczego. Jak mamy rozpoznane naciśnienie tętnicze, to myślimy, co poza naciśnieniem tętniczym dla tego chorego jest ważne. Myślimy głównie o tych takich, to nazywamy klasyczne czynniki ryzyka, czyli zadajemy sobie pytanie, czy mój chory ma otyłość, nadwagę, czy pali papierosy, czy jest gdzieś obciążony rodzinnie, to jest rzecz niezwykle, niezwykle ważna, czy jest aktywny fizycznie. No i patrzymy na te parametry, które musimy zmierzyć, czyli cholesterol, to jest rzecz niezwykle ważna. Patrzymy na również poziom cukru, na glikemię, bo ci chorzy mają większe ryzyko cukrzycy. I patrzymy na funkcję nerek, bo to też jest bardzo niezwykle, niezwykle ważny element. Czyli są to tak podstawowe informacje. Część można ocenić na podstawie badania fizykalnego, rozmowy z chorym, część za pomocą zupełnie prostych, rutynowych badań biochemicznych, które mogą być wykonane w każdym laboratorium przez każdy ośrodek. I dopiero później przystępujemy do tych trochę bardziej wyszukanych badań oceniających, jak wygląda serce, jak wyglądają naczynia, ale to już byłaby, powiedziałbym, bardziej domena lekarzy, którzy ocenią, jakie badania są konieczne. A to, co możemy sami zrobić, to znać wartości oprócz ciśnienia tętniczego cholesterolu. Czy Państwo znają swoje wartości cholesterolu, tego złego cholesterolu LDL? Czy znają Państwo swoją wartości cukru, glikemii, przynajmniej na czczo? I czy kiedykolwiek była oceniana funkcja nerek? To te trzy elementy mogą zdecydować tak naprawdę o naszym zdrowiu, bo jeżeli te czynniki razem będą występowały z naciśnieniem tętniczym, to ryzyko rzeczywiście sercowo-naczyniowe staje się wysokie lub bardzo wysokie. Przychodzi też pewnie, podejrzewam, taki moment, szanowni państwo, gdy pojawia się leczenie farmakologiczne. O czym tutaj absolutnie trzeba pamiętać? Oczywiście, jeżeli mówimy o leczeniu, to leczenie farmakologiczne jest podstawą terapii, ale nigdy nie zapominamy o modyfikacji stylu życia. Z kilku powodów. Po pierwsze, dla niektórych osób, zwłaszcza młodszych, to może być jedyna forma leczenia. Jeżeli ktoś nie ma wielu czynników ryzyka, możemy tylko próbować modyfikować styl życia, to może być wystarczające. Po drugie, jeżeli nawet rozpoczynamy leczenie, to leki będą lepiej działały, jeżeli jednocześnie chory będzie modyfikował styl życia. I jako taki pewien przykład podam, niektóre leki nie działają przy bardzo wysokim spożyciu soli. Tak? Jeżeli ktoś będzie spożywał 20 kilka gramów soli, to nawet najlepsze leki nie będą działały. Zatem to jest niezwykle, niezwykle ważne i pewnie o szczegółach za chwilę opowie pani dr Schindler, ale jeżeli spojrzymy na leki, to jeżeli lekarz wspólnie z chorym postanowi, że sama zmiana stylu życia to jest za mało, musimy rozpocząć leczenie, to oczywiście dobieramy odpowiednio terapię farmakologiczną. Mamy doskonałe leki, bardzo bezpieczne, dobrze tolerowane, które możemy łączyć na różne sposoby, również w postaci jednej tabletki, co bardzo ułatwia współpracę ze strony chorego. No i tu jest rzecz niezwykle ważna, żeby chory był partnerem w tym procesie terapeutycznym, leczniczym ze swoim lekarzem. Ja oczywiście jestem w stanie zrozumieć, że wiadomość, że mamy chorobę, to nie jest dobra wiadomość. Dodatkowo, że musimy brać leki, czasami 2 albo 3 leki, to nie jest kolejna dobra wiadomość. I w chorym się może pojawić taki element trochę wyparcia, że to nie ja, dlaczego ja, to może jednak nie jest naciśnienie tętnicze. Gdzieś tam jakieś plotki dotyczące leków, niby lekarz mówi, że brać, właściwie to może powinienem, ale jednocześnie tyle złego o tych lekach mówi, czy pojawia się coś, co jest ambiwalentne, tak? Zawsze się bijemy z myślami, brać, nie brać, może już powinienem, żona naciska. No i w tym momencie, jak jest ambiwalencja, pojawia się taka trochę presja ze strony wszystkich, żeby brać, to tym bardziej tę decyzję próbujemy odsuwać. Także jest niezwykle ważne do tego, żeby być przekonanym, że warto, być zmotywowanym do tego, żeby rozpocząć to leczenie. Jak już rozpoczniemy to leczenie, to rzeczywiście komunikować się z lekarzem, bo o tym myślę, że bardzo powinniśmy pamiętać. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, powiedzmy lekarzowi, tak, że się
boję tego czy tamtego, coś słyszałem złego o tych lekach. Albo jeżeli występują coś, co może być działaniem niepożądanym, niekoniecznie, powiedzmy o tym lekarzowi, porozmawiajmy w sposób otwarty. Tak będzie dużo lepiej niż chory będzie udawał, że bierze, a lekarz będzie udawał, że wierzy, że chory bierze i wtedy nigdy nie uzyskamy dobrej kontroli ciśnienia. Proces komunikacji jest niezwykle ważny w moim odczuciu. Rozumiem, że gdy u pacjenta pojawia się ta wątpliwość, brać leki czy nie brać, Państwa rekomendacja teraz jest absolutnie jednoznaczna. Brać, kontynuować terapię, jeśli ją zaczęliśmy. Kontynuować terapię, jeżeli ją zaczęliśmy. Oczywiście czasami trzeba będzie ją trochę modyfikować. Wyjątkowo rzadko. Ja bym powiedział, że może mniej niż 1% chorych. Być może na pewnym etapie będziemy mogli odstawić leki. Osoby, które miały na przykład skrajną otyłość i bardzo schudną. Czasami. Dla większości osób to jest terapia, która wymaga lat, dziesiątek lat leczenia. Ale to nie jest zła wiadomość, tak? Bo to leczenie może być bardzo, bardzo proste. Wyrobienie sobie na nawyku przyjmowania jednej tabletki często raz dziennie może być wystarczające na bardzo wiele lat. Czyli na pewno, czego nie powinniśmy robić, to nie odstawiać samemu leczenia, tak? Bo to jest częsty no, błąd. A druga rzecz, nie powinniśmy również sami modyfikować leczenia, tak? Bo to musi być wspólna decyzja. Jeżeli chory jest świadomy, wyedukowany, zmotywowany i robi to w porozumieniu z lekarzem, dopuszczamy pewną drobną modyfikację terapii u naszego chorego, ale nie, ta terapia nie musi być cały czas stała. Ta modyfikacja główna dotyczy tego nowego nawyku, który wprowadzamy. Sięganie po odpowiedni lek regularnie i cały czas. Wyobrażam sobie, szanowni państwo, gdy państwa słucham, że tworzymy taką listę, co możemy zmodyfikować w naszym stylu życia, żeby poprawić sytuację, poprawić stan zdrowia, zwiększyć naszą odporność, nasze samopoczucie dobre, a zmniejszyć wartość ciśnienia. I już pan profesor powiedział po pierwsze o leczeniu, po drugie o soli, bo ten wątek się pojawił. Pani doktor, co moglibyśmy dopisać do tej listy? Co zmodyfikować w tym naszym stylu życia, poza tą solą w diecie? Rozumiem, że sport i aktywność fizyczna, bo o tym też pani doktor wspominała. Oczywiście, że tak. Wydaje się, że jest to jedna z najważniejszych modyfikacji, nie tylko wpływających korzystnie na nadciśnienie, na wartość ciśnienia tętniczego, bo trzeba też pamiętać, że regularna aktywność fizyczna nawet u osób zdrowych pozwala obniżyć nieco wartości ciśnienia i takim długofalowym działaniem również zapobiegać występowaniu u osób, które ewentualnie miałyby predyspozycję, żeby to nadciśnienie rozwinąć. Ale zdecydowanie aktywność fizyczna jest tą podstawową rzeczą, którą powinniśmy wprowadzić. Wydaje mi się też, że jest relatywnie najprostsza, ponieważ my nie mówimy o bieganiu maratonów czy pływaniu długodystansowym, ale każdy z nas ma pewien swój poziom aktywności fizycznej, który ma i który na pewno z korzyścią mógłby zwiększyć. Czy są ćwiczenia, czy pewne typy aktywności fizycznej zalecane, albo może też odradzane osobom z nadciśnieniem? Ja zawsze rozmawiając ze swoimi pacjentami, pytam ich się, co oni lubią robić. Bo najważniejsze jest to, żeby pacjent rozpoczął tą aktywność i ją kontynuował. Jeżeli zmuszamy się do jakiejkolwiek aktywności, jeżeli nie lubimy biegać, jak ktoś nam wmówił to, że bieganie jest dla nas dobre, no to prawdopodobieństwo, że utrzymamy ten nawyk, jest bardzo niewielkie, więc warto jest się zastanowić, co jest dla nas przyjemne. Oczywiście nasi pacjenci, ja nie mówię o osobach, które zapobiegają nadciśnieniu, ale nasi pacjenci, którzy mają rozpoznane nadciśnienie, mają bardzo często choroby współistniejące, które też w pewien sposób mogą im ograniczać aktywności, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że do zwiększenia wysiłku fizycznego jest bardzo niewiele przeciwwskazań. Nie polecamy naszym pacjentom wysiłków izometrycznych, czyli wyciskania na siłowni, ale każda forma ruchu aerobowego, spacer, pływanie, nordic walking, jazda na rowerze, gry zespołowe, tenis, szybkie spacery z psem czy bieganie za dzieckiem na podwórku jest również zwiększeniem aktywności fizycznej. Również proszę pamiętać, że aktywność fizyczna zależy bardzo od naszej wyjściowej formy. I dla starszej osoby, dla osoby, która ma pewne ograniczenia, czy wiekowe, czy fizyczne, ten wysiłek fizyczny będzie dużo mniejszy niż na przykład dla pana, czy miejmy nadzieję dla mnie, którzy możemy podjąć dużo większy wysiłek zawsze z korzyścią. Tak jak powtarzam, zawsze z korzyścią dla naszego zdrowia. Kolejną modyfikacją, która jest dużo trudniejsza do przeprowadzenia, to jest oczywiście modyfikacja diety, tak jak pan profesor wspominał. Wśród dzieci i młodzieży mamy w tej chwili epidemię nadwagi i otyłości. Również wśród dorosłych nadwaga dotyka prawie 50% naszego społeczeństwa. W związku z czym powinniśmy zastanowić się nad tym, jak jemy.
I celowo nie używam słowa przejść na dietę, tylko mówię o modyfikacji naszego stylu życia, bo i modyfikacji sposobu, który doprowadził nas do nadwagi lub otyłości. Tu chodzi o to, żeby trwale zmienić swoje nawyki żywieniowe, aby były one dla nas korzystne, żeby po prostu nie krzywdzić się tym, co jemy. I tu ważne jest oczywiście regularne jedzenie, dobieranie odpowiednich produktów, na pewno zwiększenie zawartości warzyw i owoców w naszej diecie i ograniczenie spożycia mięsa czerwonego, szczególnie mięsa czerwonego. Ale tak jak mówię, to jest bardzo długi proces, to nie chodzi o pójście na miesiąc na dietę, tylko o systematyczne zmiany w naszym sposobie odżywiania. To zalecenie, ta rekomendacja od Państwa w tej chwili brzmi bardzo zgodnie z zaleceniami dietetyków, piramidą żywności, która ma aktualnie kształt talerza. Więcej warzyw, więcej owoców, mniej mięsa czerwonego. Tam pojawia się kawa, która jest też dopuszczalna i rozumiem też w pewnej ograniczonej dawce, ograniczona jak rozumiem 3-4 filiżanki dziennie, nie więcej, też może być i ma zielone światło od Państwa. Kawa nie jest przeciwwskazana. Rzeczywiście musimy rozliczyć sytuację, kiedy osoba do tej pory nie spożywała w ogóle kawy. Tak? I rzeczywiście wtedy kawa może podnieść ciśnienie tętnicze, ale jeżeli ktoś spożywa regularnie sensowne objętości, 3-4 kawy dziennie, nie ma powodu z tego, że ma naciśnienie tętnicze, że musimy odstawić leczenie. Tu również warto powiedzieć o alkoholu, tak? Bo to jest ten też temat, który jest bardzo często podnoszony. I oczywiście nadużywanie alkoholu jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia ryzyka sercowo-naczyniowego, zwłaszcza mocnych alkoholi. I tu ja swoich chorych przestrzegam, żeby mocnego alkoholu nie używać, bo on może szybko podnieść ciśnienie tętnicze. Przeciwieństwo tego się co sądzi, że on może obniżyć ciśnienie tętnicze. Ale jeżeli ktoś ma rozpoznane naciśnienie tętnicze, to nie ma przeciwwskazań do tego, że jeżeli spożywał wcześniej alkohol, żeby niewielką ilość alkoholu, lampkę dobrego wina, żeby spożywać przy posiłku. Także tu też musimy zachować rozsądek i myślę, że połączenie tego, o czym mówiła pani doktor Schindler, kilku rzeczy naraz, tak? Nie samym wysiłkiem fizycznym, nie samym zmianą, jeżeli chodzi o styl odżywiania, a nie tylko i złączyć samą solą. Próbujemy łączyć kilka różnych rzeczy i na pewno wysiłek fizyczny. Ja jestem gorącym orędownikiem wysiłku fizycznego. Pewnie sam, gdybym się nie ruszał, to bardzo lekko ważyłbym 130. I pamiętajmy, że wysiłek fizyczny poprawia jakość życia, nastrój, motywację różnego rodzaju, zapewnia lepszą funkcję mózgu, zapobiega demencji. Jest bardzo wiele różnych korzyści. I oczywiście jest sytuacja dosyć trudna, bo mamy te osoby, które są aktywne fizycznie i często wiele nie trzeba im mówić. Jest pewnie bardzo wąska grupa osób, która idzie w kierunku zbyt dużej ilości wysiłku fizycznego, tak? Już nie półmaratonu, triatlonu, ale cały podwójny, potrójny, to też może być trochę niebezpieczne, ale jest to grono, które po prostu niczego nie robiło. I to, o czym mówiła pani doktor Schindler, dla tych osób pamiętajmy, nie trzeba dojść do bardzo wysokiego poziomu. Minimalna zmiana może zredukować ryzyko sercowo-naczyniowe o 30-40%, że ktoś niczego nie robił i zacznie cokolwiek robić. On nie musi za chwilę biegać 5 kilometrów. I tu coraz więcej mówi się o, tak jak w sporcie zalecane są treningi interwałowe, również dla tych osób, które nic nie robiły. Spacer szybszy, 2 minuty, 2 minuty wolniejszego spaceru. Spacer szybszy, wolniejszy. To jest też bardzo dobry sposób, żeby troszkę zbudować swoją formę, bo nie możemy się spodziewać, że osoba, która ma nadwagę, otyłość, niczego nie robiła, że nagle zacznie biegać. To może być wręcz niebezpieczne. A ten taki prosty spacer interwałowy to jest bardzo dobry sposób, żeby już podbudować trochę formę. Nasze spotkanie i jego cel to przekazanie informacji, zaleceń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, evidence-based medicine, ale także chciałbym, żebyśmy, szanowni Państwo, obalili mity, których jest wiele. Krążą chociażby w internecie, dotyczą nadciśnienia. Często są takie stwierdzenia, o których wydaje nam się, że są prawdą, a tak naprawdę, gdy przyjrzymy im się Państwa oczami, to z prawdą mają niewiele wspólnego. Pani doktor, Pani też widzi z perspektywy swojego gabinetu takie mity na temat nadciśnienia? Myślę, że mity dotyczą wielu zagadnień naszego życia. Nadciśnienie tutaj nie jest absolutnie żadnym wyjątkiem. I tak, oczywiście, jednym z takich podstawowych, które też troszkę utrudnia nam współpracę na samym początku z pacjentem, to jest chociażby przyjmowanie, jakie wartości przyjmujemy za wartości prawidłowe, a jakich się niepokoimy. Jaka jest norma, tak? To nie jest tak proste pytanie. Natomiast chciałabym powiedzieć, że na pewno normą nie jest wiek plus 100. I to zdecydowanie wiemy już od bardzo dawna, że w tej chwili normą ciśnienia tętnicze, tą wartością graniczną, powyżej której uznajemy pacjenta za chorego na nadciśnienie,
to jest wartość 140 na 90 mm słup rtęci. Wszystko poniżej jest akceptowane, nazywane bądź ciśnieniem optymalnym, bądź prawidłowym, bądź wysokoprawidłowym, ale nie wymagające jeszcze interwencji w kwestii nadciśnienia tętniczego. I to jest pierwszy podstawowy mit. Zachowajmy umiar i naprawdę bądźmy krytyczni, czyli i młodsze osoby powinny mieć to ciśnienie poniżej 140 na 90, ale również starsze osoby w 70 roku życia i starsze też to ciśnienie powinno być niższe niż 140 na 90. To jest taka podstawowa rzecz, która jakby podstawa, którą powinniśmy przyjąć. Kolejnym mitem, o którym możemy powiedzieć, to jest to, co pan profesor wspomniał, to jest to, że młodzi ludzie nie chorują na nadciśnienie, że nadciśnienie jest chorobą wieku starszego, co jest absolutnie prawdą, bo tak jak pan profesor wspominał, no znakomita większość osób po 70 rozwinie nadciśnienie tętnicze. Jest to jakby objaw starzenia się naszego organizmu, ale musimy pamiętać, że najgorszą rozpoznawalność nadciśnienia tętniczego obserwujemy wśród młodych mężczyzn. To właśnie ta grupa wiekowa, tych młodych, zdrowych, potencjalnie w pełni produktywnych mężczyzn, najrzadziej mierzy ciśnienie, najrzadziej rozpoznajemy u nich nadciśnienie, a nawet jak już u nich rozpoznamy nadciśnienie, no to powiedzmy sobie szczerze, najrzadziej skutecznie się leczy. Pamiętają Państwo, ile lat miał Państwa najmłodszy pacjent albo pacjentka z rozpoznanym nadciśnieniem? Bardzo często widzimy chorych, którzy przychodzą z poradni pediatrycznych do nas. Także to są osoby, które często miały rozpoznanie postawione w wieku 14-15 lat, także mamy 18-latków, co jest równie niepokojące. Ja pamiętam, jak trafił do mnie 18-latek z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i rozpoznaną cukrzycą typu drugiego, która wydawałaby się, że też jest tylko chorobą, ale mając skrajną otyłość w wieku lat 18, można mieć i nadciśnienie tętnicze, i cukrzycę. Tym bardziej powtarzamy, że hasło nadciśnienie nie dotyczy młodych, to jest mit, absolutnie. Dotyczy nawet kilkunastolatków. Każdej i też grupy. Trzeba badać, i też trzeba ciśnieniomierz mieć i sięgać po niego. I też tam modyfikować styl życia, bo myślę, że to jest bardzo niepokojące. W okresie letnim często widzimy dziadkowie w miarę dobrej formie, rodzice w miarę dobrej formie, a dzieci no nie do końca. Także ja myślę, że to jest spore zaniedbanie ze strony gdzieś tam rodziców, bo jednak gdzieś ten przypad idzie ze strony rodziców. Pewnie prościej kupić paczkę chipsów niż pomyśleć o jakimś zdrowym posiłku jako takim, a to jest oddzielna kwestia do rozwoju. Ale oczywiście o tym też mówimy. Szanowni Państwo, myślę też sobie tak w nawiązaniu do mitów, o których teraz rozmawiamy, związanych z nadciśnieniem, że często my szukamy konkretnych objawów. A już dzisiaj padło ze strony i pani doktor, i pana profesora, padła informacja, że tak naprawdę nadciśnienie nie ma jasnych sygnałów i objawów. Niektórzy uważają, że czasami, gdy mocniej boli nas głowa, że to może być objawem nadciśnienia. To nie jest prawda? Nie. Zdecydowanie muszę powiedzieć, że tak jak pan profesor wspomniał, tak jak pan już przytacza, nadciśnienie tętnicze samo w sobie nie daje żadnych objawów. Oczywiście to, co żeśmy też już mówili wcześniej, ciśnienie, wartości ciśnienia to nie są wartości stałe, to jest reakcja naszego organizmu na zdarzające się okoliczności. W związku z czym ja bardzo często też tłumaczę swoim pacjentom, że być może gdyby bolała ich głowa bądź brzuch i zmierzyliby ciśnienie, również te ciśnienia byłyby wyższe, tylko nikt nie wpadnie na pomysł, żeby przy bólu nogi sprawdzać sobie wartości ciśnienia tętniczego. Więc zdecydowanie objaw bólu głowy nie jest objawem nadciśnienia. Wyższe wartości ciśnienia mogą im towarzyszyć tak, jak mogą każdym dolegliwościom, które nas dotykają. Natomiast proszę też pamiętać, że zdarzają się, jest to niewielka liczba sytuacji, w której ból głowy może być objawem, który będzie nas niepokoił, ale wtedy z reguły towarzyszą im również inne dolegliwości, o których możemy opowiedzieć Państwu za chwilkę. Natomiast proszę pamiętać, że ból głowy nie świadczy o tym, że mamy nadciśnienie, a na pewno nie wymaga on zastosowania leków na nadciśnienie tętnicze. To też jest bardzo częsty mit czy błąd popełniany przez pacjentów. Zamiast zmierzyć ciśnienie, zamiast przyjąć tabletkę przeciwbólową, pacjenci bardzo często wspomagają się dodatkowymi lekami i to może spowodować u nich dodatkowe dolegliwości, wręcz w niektórych sytuacjach zagrozić ich zdrowiu. Panie profesorze, czy coś możemy jeszcze dopisać do tej długiej, jak widać, listy mitów związanych z nadciśnieniem? No na pewno kwestia tego, że można nadciśnienie tętnicze wyleczyć, pomimo olbrzymiego postępu doskonałych leków, no nie jesteśmy w stanie kuracją dwutygodniową wyleczyć się podwyższonej wartości ciśnienia tętniczego. I są nadal chorzy, którzy mówią, no było ciśnienie 160, wziąłem opakowanie leków, jest 130, jest dobrze, to właściwie wszystko jest okej, tak? I mogę odstawić. Nie odstawiajmy, bo to ciśnienie za chwilę pójdzie w górę, także to jest rzecz niezwykle ważna. I myślę, kolejna grupa osób to jest taka, która bierze w miarę regularnie leki, ale z różnych powodów czasami robi
jedno-dwudniową przerwę, tak? Bo idę do lekarza, to może nie powinienem wziąć, bo idę na badania. Nie róbmy tego. Tak? Leki powinny być przyjmowane regularnie i nie ma powodu, że idziemy do lekarza, żeby nagle dzisiaj nie wziąć leków. A co więcej, no to spowoduje zamieszanie, no bo lekarz będzie skonfundowany, chory nie weźmie leków, będą wysokie wartości ciśnienia tętniczego, czy to jest tylko dzisiaj, czy nie. Także to jest, myślę, że niezwykle ważne. I trochę nawiązując do tego, o czym mówiła pani doktor Szydler a propos bólów głowy, bo gdzieś to pokutuje ten pogląd. Oczywiście pamiętajmy, że raczej każdy ból będzie podwyższał ciśnienie tętnicze, tak? Łącznie z bólem głowy. To, że rzeczywiście przy bólu głowy to ciśnienie tętnicze będzie wyższe, ale nie dlatego głowa boli, że są wysokie wartości ciśnienia tętniczego i czasami przeczekanie, wzięcie ewentualnie jakiegoś innego leku przeciwbólowego będzie wystarczające. Nie bierzmy zbyt wielu krótko działających leków na obniżenie ciśnienia tętniczego, bo co się wydarzy? Głowa przestanie boleć, może z przyczyn naturalnych, po prostu jak to zwykle bywa, a te leki skumulują się i obniżą ciśnienie tętnicze i dojdzie do niskiej wartości z objawami niskiego ciśnienia tętniczego. Także tego raczej, tych sytuacji unikajmy i pamiętajmy, że podwyższone wartości ciśnienia tętniczego przez chwilę to będzie rzecz normalna dla osoby zdrowej, to będzie również dla chorego z nadciśnieniem. Nie chcielibyśmy, żeby często te momenty się powtarzały, ale najlepszy lekarz, najlepiej współpracujący chory, najlepsze leki nigdy nie zapewnią tego, żeby to ciśnienie tylko było między 130 a 135 mmHg rtęci. On zawsze będzie troszkę poniżej, powyżej. I oczywiście nie chcielibyśmy mieć sytuacji, kiedy to są rzeczywiście bardzo wysokie wartości ciśnienia tętniczego, ale nie chcielibyśmy sytuacji, kiedy to ciśnienie będzie z kolei zbyt niskie i takie dobieranie, zwłaszcza jak jest nieuzgodnione z lekarzem dodatkowych leków, no doprowadza do sytuacji, że to ciśnienie może być za niskie. To też jest niebezpieczne dla chorego. Nie szukamy idealnej wartości, jak rozumiem, tylko kontrolujemy, trzymamy rękę na pulsie. Próbujemy szukać, tak? Ale wiedząc, że wartości średnie, patrzymy na wartości średnie. Chcemy, żeby wartości średnie były w pomiarach domowych optymalnie dla chorego 125-130 mmHg rtęci, ale zdarzy się, że taki chory będzie miał przez chwilę ciśnienie 110, zdarzy mu się, że w jednorazowym pomiarze będzie 150, ale nie róbmy z tego dramatu, patrzmy na wartości średnie w dłuższej perspektywie czasowej. To brzmi prosto, szanowni państwo. Mówię to jako pacjent. To brzmi bardzo zachęcająco, bardzo spójnie, bardzo logicznie. A mimo to, jak popatrzymy na dane, o których państwo mówili, to problem cały czas jest. I jest poważny. I dotyczy, jeśli chodzi o jego skalę, bardzo dużej grupy pacjentów. Jakie są wobec tego przyczyny niskiej skuteczności, która pojawia się leczenia nadciśnienia tętniczego? Ja myślę, że częściowo trochę o tym mówiliśmy. Pierwsze, zła wykrywalność. Tak, bardzo wiele osób nie wie o tym, że ma nadciśnienie tętnicze. To jest ten pierwszy element. Drugi to jest kwestia trochę modyfikacji stylu życia, która rzeczą bardzo, bardzo trudno może pomóc. No, a trzecia to jest kwestia odpowiedniej farmakoterapii, pewnych mitów, które narosły wokół farmakoterapii, pewnych obaw ze strony chorych, które często są uzasadnione. No, nowa choroba, nowe leki. No i czasami niestety coś, co określamy jako niedoskonała współpraca ze strony chorego, czyli mówiąc krótko, no, niezgodne z pewną naszą umową, którą chory ma z lekarzem, jak ma przyjmować, niestosowanie się do przyjmowania tych leków. Są pewne rzadsze przyczyny, między innymi mówimy o tak zwanym nadciśnieniu tętniczym wtórnym, kiedy no, mogą być na przykład choroby endokrynne, choroby nadnerczy, ale jest to niewielki odsetek chorych. U większości chorych główną przyczyną tego, że to ciśnienie źle wygląda, jest kwestia tego, że leczenie farmakologiczne nie jest stosowane na co dzień w odpowiedni sposób. Pani doktor, wyobrażam sobie jako pacjent, że czasami nas, pacjentów, zniechęca do kontynuowania terapii albo zachęca do odstawienia leku, zrobienia sobie przerwy, tak zwane działanie niepożądane. Po prostu gorsze samopoczucie. My czujemy się gorzej i myślimy sobie, może zrobię sobie przerwę, może wtedy poczuję się lepiej. To też widzi pani doktor z perspektywy swojego gabinetu. Tak. Bo rozumiem, że nawet to gorsze samopoczucie w myśl tego, o czym państwo dzisiaj nam, pacjentom mówią, to absolutnie nie powinien być powód i nie jest powód do tego, żeby przerwać terapię. I tak, i nie, bo jakby w medycynie nigdy nie ma własnych odpowiedzi. Natomiast zdecydowanie jest kilka sytuacji. Mamy do czynienia z działaniami niepożądanymi leków jako takich. Dlatego też lekarz, zanim zadecyduje o jakiejś terapii, zawsze stara się zebrać bardzo dokładny wywiad z pacjentem. Między innymi po to, aby zmniejszyć ryzyko występowania działań niepożądanych, eliminując leki, które potencjalnie mogłyby dawać działanie niepożądane u naszych pacjentów.
I na pewno może być to przyczyną zniechęcania się pacjentów do kontynuowania terapii. Ale to jest to, o czym pan profesor wspominał. Niezwykle ważne w takiej sytuacji jest dobry kontakt pacjenta z lekarzem. Jeżeli doktor w czasie wizyty ostrzeże niejako pacjenta, że u niektórych chorych w wyjątkowych sytuacjach po tym i tamtym leku może zdarzyć się takie, a takie działanie niepożądane, pan jako pacjent również będzie się czuł dużo mniej zaniepokojony wystąpieniem czy obrzęku, czy kaszlu, czy jakiegokolwiek innego działania. W związku z czym zgłosi się pan do swojego doktora, który ostrzegł pana o tym, żeby zmodyfikować, żeby wspólnie wypracować nowy schemat terapeutyczny. I to jest niezwykle ważne i będziemy to powtarzali jak mantrę. My bardzo chcemy, żeby nasi pacjenci z nami rozmawiali. My bardzo chcemy, żeby nasi pacjenci opowiadali nam o tym, co się z nimi dzieje. Drugą przyczyną działań niepożądanych czy złego samopoczucia po rozpoczęciu terapii może być oczywiście obniżenie ciśnienia. Bo rzeczywiście, jeżeli ktoś przez długi czas miał bardzo wysokie wartości ciśnienia, my włączyliśmy mu skuteczną terapię, która skutecznie obniża mu wartości ciśnienia, rzeczywiście obserwujemy u niektórych pacjentów przejściowe, gorsze samopoczucie. To nie jest nic niebezpiecznego. Z reguły pacjenci mówią wtedy o mniejszej woli życia, troszkę większych trudnościach z koncentracją, troszkę większej senności. Ale zapewniam Państwa, że są to objawy przejściowe. Jeżeli natomiast one bardzo przeszkadzają, to znowu odwołuje się do dobrego kontaktu z lekarzem. Koniecznie należy doktora o tym poinformować, a nie przerywać samodzielnie terapii. To jest niezwykle, niezwykle ważne. Kolejną rzeczą, która może nam też pomóc, jak gdyby, jest to, i to jest jakby piłeczka, tu będę adwokatem pacjentów, bo bardzo często widzimy, że pacjenci przestają przyjmować leki, ponieważ nie do końca rozumieją, o co nam tak naprawdę chodzi w terapii. Może nie ma efektu czasami, bo my chcielibyśmy efekt, a to ciśnienie się nie zmienia. Albo nie ma efektu, albo ten schemat terapeutyczny jest zbyt skomplikowany, jest zbyt dużo tabletek, zbyt rozstrzelonych po całym dniu. To też warto jest wziąć pod uwagę w planowaniu leczenia, ale dla pacjentów informacja jest taka, że my mamy takie możliwości, żeby Państwu zrobić tą terapię, ułożyć tak najbardziej szytą na miarę. My ciągle chcemy leczyć naszych pacjentów według tego, jakie Państwo prowadzicie styl życia. Dlatego warto jest po prostu rozmawiać. Cały czas podkreślamy, że najważniejsza jest współpraca z lekarzem. Bez tego my jesteśmy tylko... To Państwo są organem wykonawczym. Tak? My możemy tylko radzić. Natomiast to Państwo ostatecznie realizują bądź nie realizują naszych sugestii. To teraz ja na moment wejdę w rolę pacjenta i adwokata pacjentów. Sam jestem pacjentem. Czy wobec tego, szanowni Państwo, leczenie nadciśnienia tętniczego może być proste? Takie pytanie zadałbym Państwu w gabinecie, bez tych komplikacji, bo i tak za dużo komplikacji dookoła mamy. Żeby to było tak najzwyczajniej w świecie proste. Jest na to szansa? Jest to możliwe? Ja bym także dla 80-90% chorych tak. Oczywiście mamy takich chorych, gdzie są to rzeczywiście bardzo trudne sytuacje, wiele różnych chorób. Czasami nadciśnienie potrafi być oporne na leczenie, ale to jest bardzo niewielki odsetek chorych. Uważa się, że 80% chorych to leczenie może być bardzo proste, stosowane raz dziennie, nawet wręcz jedna tabletka. Bardzo ważne jest wyrobienie sobie pewnego nawyku brania leków. My wiemy, że w życiu robimy te rzeczy, które jesteśmy przekonani, tak? Musimy być przekonani. Jesteśmy zmotywowani, widzimy pewien sens. A po trzecie mamy wyrobiony nawyk, tak? Bo jeżeli ten nawyk próbujemy w jakiś sposób zmienić, położymy klucze w innym miejscu, to już się tworzy bałagan. I po prostu bardzo ważne, żeby stworzyć sobie nawyk. Mamy wiele prac pokazujących, że najłatwiej ten nawyk wyrobić sobie w godzinach porannych, tak? Bo są prace pokazujące, dawano leki tylko rano, tylko wieczorem i dwa razy w ciągu dnia. Najlepiej współpracują, pamiętają o wzięciu leków ci chorzy, którym przepisano leki raz dziennie rano. I chorzy często się pytają, w jakim momencie, zaraz po przebudzeniu czy chwilę później. No, najważniejsze, żeby to był określony moment w ciągu dnia, przy pierwszej herbacie. A na pewno nie powinniśmy odwlekać tego momentu, ale żeby to był pewien nawyk, traktując, że no, powinniśmy być, no nie mówię, że szczęśliwi, że mamy chorobę, ale szczęśliwi, że jest bardzo dobre leczenie tej choroby, tak? Bo my często boimy się wielu różnych chorób, zwłaszcza jak nie ma leczenia. To jest tak naprawdę choroba, nawet bardziej my czasami mówimy czynnik ryzyka, który może być bardzo dobrze kontrolowany i to w dużej mierze zależy od tego, o czym mówiła pani doktor, no, o tej współpracy ze strony chorego, ale ostatecznie to chory decyduje o tym, inwestuje w swoje zdrowie. I pamiętajmy, że medycyna, postęp medycyny jest niewyobrażalny, łącznie z medycyną naprawczą. Będziemy o tym mówili na zjeździe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, różnego rodzaju zabiegi, interwencje i tak dalej, ale
dla 95% chorych to dwie rzeczy. Modyfikacja stylu życia, leki, jeżeli są potrzebne. To jest ta podstawa inwestycji we własne zdrowie. No i chyba warto się na tym zastanowić, żeby gdzieś w ramach tej rutyny codziennej znaleźć ten czas na wzięcie tej jednej tabletki. Albo wprowadzić to jako nowy nawyk do swojej rutyny. Ostatnie miesiące i tygodnie, tak sobie myślę, szanowni państwo, też trochę wytrąciły nas z tej rutyny. Myślę oczywiście o epidemii koronawirusa. Choćby nasze dzisiejsze spotkanie i jego formuła, pewnie gdybyśmy planowali je wiosną tego roku albo późną zimą, to byśmy trochę inaczej o nim myśleli. Ale daliśmy radę i z tego powodu bardzo się cieszę. Szanowni państwo, zastanawiam się, czy także terapia nadciśnienia tętniczego powinna być modyfikowana w obliczu pandemii, jesiennej fali, kolejnej fali epidemii koronawirusa, która według niektórych już zapukała, według innych już puka do naszych drzwi. Czy w takiej sytuacji też te wszystkie dotychczasowe zalecenia trzeba, użyję po raz kolejny tego słowa, zmodyfikować, szanowni państwo? Generalnie rzecz biorąc, nie modyfikujemy naszych wcześniejszych zaleceń, a rekomendacji. Pomimo tego, że jak to zwykle bywa, w okresie pandemii wielkiej niewiadomej pojawiły się różnego rodzaju niesprawdzone wiadomości, fake news, no bo te informacje się pojawiają oskarżające pewne leki o to, że zwiększają ryzyko infekcji, jest gorszy przebieg samej infekcji. Dzisiaj wiemy, są to leki bardzo, bardzo bezpieczne. Jedno, co na pewno możemy zrobić, to w okresie pandemii dbać o swoje zdrowie maksymalnie. Tak? My pamiętajmy, że nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane nie jest czynnikiem ryzyka dla koronawirusa. Mamy, osoba z nadciśnieniem? Tak, bo słyszymy choroby współtowarzyszące. No rzeczywiście, jeżeli jest niewydolność serca, choroba wieńcowa i tak dalej, to jest czynnik ryzyka. Również niekontrolowane nadciśnienie tętnicze są prace pokazujące, ale dobrze kontrolowane ciśnienie to może być jeden z powodów, dla którego warto zainwestować nawet w tym trudnym okresie w branie leku. Zatem bierzmy leki tak, jak braliśmy, konsultujmy się z lekarzem. Oczywiście często to będą teleporady i myślę, że to jest jakby kluczowa informacja w okresie teraz samej pandemii. A czy osoby, które mają nadciśnienie tętnicze, czy ta choroba, czy to schorzenie może spowodować, że ewentualne zakażenie koronawirusem może przejść inaczej, gorzej, trudniej? Czy też? Samo dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze nie jest czynnikiem ryzyka ani infekcji, ani gorszego przebiegu. Także to jest też jak poniekąd dodatkowy powód, dla którego warto dobrze kontrolować ciśnienie tętnicze, brać same dobre leki. Czy w obecnej sytuacji, bo mamy i dużo się o tym mówi, jesienią w bardzo dużej mierze polski system ochrony zdrowia będzie stawiać na teleporady, telemedycyny, porady na odległość. Czy tutaj można też skutecznie, efektywnie, w taki pewny i dobry dla nas pacjentów sposób skontaktować się z lekarzem właśnie za pośrednictwem telefonu albo też na odległość? Czy przy nadciśnieniu tętniczym to wystarczy, a przynajmniej w dużej części przypadków i u dużej części pacjentów to wystarczy? Myślę, że zdecydowanie tak. Szczególnie ci pacjenci, którzy mają ustaloną terapię, którzy czują się dobrze, mogą czuć się bezpiecznie, zaopatrując się czy kontaktując się ze swoim lekarzem za pomocą teleporady, ale nie jest to bezwysiłkowy kontakt, bo trzeba pamiętać, żeby ta porada miała wartość, trzeba się do niej dobrze przygotować. To jest też nasza ogromna prośba do naszych pacjentów. Zawsze to bardzo podkreślamy, że warto jest przygotować się do teleporady. My bardzo naszych chorych zawsze prosimy o to, żeby przed teleporadą przygotowali sobie swoje pomiary ciśnienia tętniczego. Najlepiej gdzieś pod ręką, żeby ten dzienniczek, czy swoje notatki, czy oprogramowanie, którego używają do monitorowania ciśnienia, leżało blisko telefonu. Zawsze bardzo chorych prosimy o to, aby mieli ze sobą listę leków oraz potrafili nam przytoczyć, o jakich godzinach jakie leki przyjmują. Co za tym idzie, oczywiście zapotrzebowanie na recepty, które dzięki istnieniu e-recept stały się teraz bardzo proste do wypisania w czasie porady telefonicznej. Warto jest również, żeby pacjenci zanotowali sobie wszystkie wątpliwości, które rodzą im się pomiędzy pytaniami. Wiadomo, że i emocje związane z pandemią, ale emocje życia codziennego sprawiają, że mamy czasami dolegliwości przeróżne. Więc warto jest je sobie zanotować po to, żeby coś nie umknęło w czasie teleporady, bo bardzo często pacjenci mówią o tym, że ojejku, na poprzedniej poradzie to jeszcze zapomniałem i tego, i kolejnych kilku problemów, więc warto jest się do tej porady w ten sposób przygotować. No i zawsze zalecamy naszym chorym, żeby mieli przygotowane coś do pisania, ponieważ jeżeli będzie konieczna modyfikacja terapii, warto jest, żeby chory zanotował sobie te informacje. Jeżeli będzie konieczność wyznaczenia nowego terminu, bądź zalecane jakieś dodatkowe badania, też warto jest, żeby chory sporządził sobie notatkę po to, żeby to wszystko nie umknęło, bo doskonale wiemy, każdy z nas od czasu do czasu jest pacjentem.
doskonale wiemy, że ta sytuacja stresowa, która odbywa się bądź w gabinecie, bądź w czasie telerozmowy, nie sprzyja dobremu zapamiętywaniu faktów. Co jeszcze jest bardzo istotne, to jest to, że zadbajmy o takie środowisko, w którym przeprowadzamy teleporadę. To są jednak dane wrażliwe. Warto jest, aby nie rozmawiać z lekarzem w kolejce, w sklepie bądź w tramwaju, tylko rzeczywiście poświęcić chwilę czasu, żeby poczekać na telefon w jakichś sprzyjających warunkach, żeby móc w pełni poświęcić swoją uwagę na to, co tak naprawdę nas dotyczy, czyli naszemu zdrowiu. Wyobrażam sobie, szanowni państwo, pacjenta, który być może pod wpływem i po naszym dzisiejszym spotkaniu zacznie regularnie mierzyć ciśnienie, odpukać ten wskaźnik, będzie wyższy niż przewiduje norma i to, o czym państwo mówią. I w takiej sytuacji w głowie takiej osoby, pacjenta albo pacjentki może pojawić się wątpliwość. Może warto skonsultować się z lekarzem, ale z drugiej strony jest epidemia, kolejna fala koronawirusa, może lepiej odłożyć. Rozumiem, że rekomendacja z państwa strony jest taka, teleporada w takiej sytuacji i rozmowa z pacjentem zgodnie z tymi wskazówkami. To jest ta droga. I jak najbardziej teleporada. Rzecz kluczowa to te prawidłowe pomiary ciśnienia tętniczego. Że bardzo ważna to jest ten ostatnie dni przed rozmową z lekarzem. Tak? Bo czasami się zdarza, że chory mówi o tym, że ciśnienie tętnicze w lutym albo w marcu było za wysokie, za niskie. To nie wpłynie na zmianę terapii. Tak? Ale jeżeli chory ma udokumentowany, mierzy to ciśnienie nawet 2-3 razy i rano i wieczorem przez tydzień, widzi, jak wyglądają te wartości. Dużo łatwiej podjąć decyzję wspólnie z lekarzem. No, panie doktorze, to ciśnienie jest za wysokie, bo wartość średnia jest taka. I naprawdę nie ma żadnego problemu, że podczas teleporady, pod warunkiem, że to są dobre pomiary ciśnienia tętniczego, chory jest przygotowany do wizyty, w jaki sposób zmodyfikować tę terapię. Tak? W epoce e-recept możemy albo zintensyfikować te leki, trochę możemy dać większą dawkę, albo możemy trochę zmienić terapię jako lekarze. I jest to jak najbardziej możliwe również przy okazji teleporady. Na pewno tu rzecz kluczowa, dobre pomiary ciśnienia tętniczego, do czego gorąco namawiamy. I z tym pomiarem dzwonimy i zapisujemy się po prostu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w pierwszym etapie. Tak, do tego lekarza, który się nami zajmuje na co dzień. Ja myślę, że lekarze są jak najbardziej przygotowani do tego, żeby... Widzimy nawet, że w okresie pandemii jakby ta pewna świadomość ze strony chorych. Nie mamy na razie obiektywnych danych, ale ja mam takie wrażenie, że jakby wielu chorych no, podchodzi w sposób bardziej sumienny do swojego trochę zdrowia. Widzą, że jednak jest to inwestycja w siebie i warto to zrobić w sumie no, niewielkim wysiłkiem tak naprawdę. A czy są, panie profesorze, takie sytuacje, kiedy jednak teleporada to mimo wszystko za mało, kiedy chory pacjent powinien szukać pomocy jednak w szpitalu? Rzeczywiście to bardzo, bardzo trudne zagadnienie. W okresie pandemii mówiliśmy cały czas, zostańcie w domu, zostańcie w domu, zostańcie w domu. I być może trochę zbyt mało jasno powiedziane, że w pewnych sytuacjach jednak szukajmy natychmiast pomocy lekarskiej, bo kiedy są objawy sugerujące występowanie zawału, w przypadku chorych z naciśnieniem tętniczym również udaru. Pamiętajmy, że głównym powikłaniem naciśnienia tętniczego nieleczonego albo niedoskonale leczonego jest udar. Czyli wszystkie objawy dotyczące trudności w mówieniu, dotyczące zmian mimiki twarzy, ruchomości kończyn, trudności w zrozumieniu czegoś, czego nie było wcześniej, to jest sytuacja zagrażająca życiu i chory powinien natychmiast znaleźć się w warunkach szpitalnych. To samo ból w klatce piersiowej. Widzimy, że oczywiście nie tylko w Polsce, na całym świecie bardzo wielu chorych nie trafiło do oddziałów ratunkowych. Ja myślę, że oczywiście nie chcemy mieć drugiej fali pandemii, chociaż kwestia dyskusji, czy to już druga fala i pewnie niestety ta pandemia z nami będzie przez jakiś czas. Trzeba powiedzieć, że również w sytuacji oddziałów ratunkowych te oddziały są dużo lepiej przygotowane. Również oddziały kardiologiczne do postępowania z tym chorym. Nie powinniśmy się bać. Na takim oddziale ratunkowym czy w pracowni kardiologicznej będziemy pewnie bezpieczniejsi niż idąc na zakupy, tak? do dużego centrum handlowego. Także jak są sytuacje zagrażające życiu, łącznie no, z objawami chociażby migotania przedsionków, to jest powód do tego, żeby trafić jednak do szpitala i tam w warunkach bezpiecznych możemy być postępować. Natomiast w innych przypadkach poszukujmy teleporady, rozmowy, modyfikacji, a raczej modyfikacji przewlekłego leczenia.
I stosujmy regularnie leki, o których usłyszymy. Tak, zastanawiam się cały czas Państwo, szanowni Państwo, jako pacjent, co my jako pacjenci możemy zrobić, jak modyfikować nasze zachowanie, nasz kontakt z Państwem, z lekarzami, żebyśmy byli tymi dobrymi, dobrze współpracującymi, jak Państwo ładnie powiedzieli, pacjentami. Wynotowałem sobie tutaj kilka takich najważniejszych punktów. Może Państwo coś dodadzą niemal na finał naszego spotkania. Po pierwsze, myślę sobie, że taki pacjent powinien być w kontakcie z lekarzem, nie unikać tego kontaktu. Po drugie, powinien być cierpliwy i nie czekać na natychmiastowe efekty, tylko po prostu regularnie, chociaż to czasami jest zwyczajnie nudne. Trochę tak jak te ćwiczenia fizyczne, które też nie są porywające, ale dzień w dzień stosować i ten rytuał swój kultywować i powtarzać po prostu, bo tak trzeba. Nawet jeśli to jest nudne, nawet jeśli trochę jest nużące, to po prostu to robić bardzo, bardzo regularnie. Rozumiem, że to są te zasady i to my jako pacjenci możemy zrobić, żeby Państwu ułatwić pracę, a sobie trochę życie i zdrowie poprawić. Oczywiście, no trudno lepiej to podsumować. Ja myślę, że... Ale może Państwo coś dodadzą. Ja myślę, że jest niezwykle ważne. No, potrzebna jest forma jakby stworzenia koalicji, tak? Gdzie są i nie tylko środowisko lekarskie, i nie tylko chorzy, ale również no, różnego rodzaju chociażby media, tak? Bo wiemy, jak duża jest siła mediów w kreowaniu pewnych postaw, a patrząc na różne kampanie medialne, które się toczą, to jakoś tych kampanii medialnych, zdrowotnych jest niestety bardzo niewiele. Z bardzo różnych powodów. Ja myślę, że ta inicjatywa częściowo przy okazji zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego czy inne inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. My bardzo wiele mówimy o nadciśnieniu, ale wiemy, że również leczenie chociażby hipercholesterolemii to jest olbrzymie wyzwanie. Tam jest pewnie jest jeszcze więcej mitów różnego rodzaju. Że ja myślę, że pewnego rodzaju działania edukacyjne są niezwykle ważne. A mówię, no poszukiwanie tego, żeby chory poczuł się zmotywowany, przekonany, żeby był poniekąd dumny, że osiągał u siebie sukcesy terapeutyczne, że ma dobrze kontrolowane ciśnienie, dobrze kontrolowany cholesterol, żeby spojrzał na siebie za lat 20, jak może wyglądać, tak? Bo to jest ta inwestycja właśnie, mając lat 70-75, być ciągle aktywnym i w dobrym zdrowiu, to częściowo może wynikać z właśnie dobrej kontroli ciśnienia tęczowego. Po naszym spotkaniu ja na pewno będę moim bliskim, znajomym, kolegom, dziadkom na pewno też powtarzał, że to jest tak trochę, że to nasze życie różnie się układa i każdy dzień jest inny. Raz więcej stresu, raz więcej pracy, raz więcej aktywności fizycznej. Czasem jakieś spotkanie ze znajomymi, ale rozumiem, że bez względu na to, czy więcej jest tego sportu, czy może spotkań towarzyskich, leki bardzo regularnie, bardzo systematycznie, zgodnie z zaleceniami. Co by się nie działo, to one są bardzo... Myślę również, że trochę mniej złych emocji, bo złe emocje, pamiętajmy, też nie są dobre dla... ciśnienia tęczowego. To ja dopisałem tak. I chciałem Państwa prosić niemal na finał naszego spotkania o taki krótki komunikat, o to, na czym Państwu najbardziej zależy, żeby nasi widzowie, pacjenci, którzy są z nami, bardzo Państwu dziękujemy za tę obecność przez ostatnich kilkadziesiąt minut. Mamy nadzieję, że to jest taka pewna dawka wiedzy, którą Państwu dostarczamy. Co Państwo chcieliby na finał przekazać naszym widzom, żeby właśnie nasi widzowie, pacjenci to zapamiętali? Pani doktor Anna Szyndler. Ja bym chciała tylko poprosić Państwa, żeby Państwo o siebie dbali. A dbanie o siebie to jest bardzo złożony proces, między innymi znajomość tego, jakie mają Państwo ciśnienie. I wbrew temu, co Pan redaktor mówi, ja osobiście uważam, że wysiłek fizyczny, który jak najbardziej Państwu polecam, nie musi być nudny, tylko powinien sprawiać Państwu ogromną przyjemność. On może sprawiać przyjemność, tylko czasami ja mam tak ze swojej perspektywy wrażenie, że po prostu takie codzienne, ja chodzę na siłownię parę razy w tygodniu. I to jest nudne, jak tak się temu przyglądam. To znaczy, nie jest nic takiego spektakularnego, prawda? Bo robimy ale efekty są. No. Efekty są, ale to nie jest nic takiego, że wow, że można by opowiedzieć, jak to super było robić tych 20 pompek, albo ten ergometr i wiosłowanie, albo ten orbitrek, prawda? Nie, no to jest powtarzalne. Jak to się robi 5 razy w tygodniu, to jest bardzo powtarzalne, to jest fajne, to może dawać przyjemność, ale nie jest to porywające i bardzo rozbudzające emocje, daje endorfiny na pewno, ale jest to coś takiego powtarzalnego, jak mycie zębów trochę, albo jak jedzenie śniadania. Bardzo przyjemna sprawa, ale nie sprawia to, że serce bije szybciej z pozytywnych emocji. Można to oczywiście polubić, więc absolutnie nie chciałem powiedzieć, że to negatywne emocje, tylko że po prostu może to nie jest porywające w takim sensie, że bardzo urozmaica nasz dzień, ale to jest bardzo fajny nawyk i może dawać przyjemność. Myślę, że powinien i myślę, że im więcej będziemy szukali tego, żeby to nam rzeczywisty fan sprawiało, tym będziemy chętniej wracali czy na siłownię, czy na spacer, czy na rower, czy do gier zespołowych. Pamiętajmy, że sport też może być fantastyczną wymówką do spotkań towarzyskich. Mhm. Granie w piłkę w gromadzie dobrych znajomych zapewnia nam kilka korzyści. Nie tylko wydziela endorfiny, nie tylko dba o zdrowie, ale
zapewnia nam również bardzo fajne poczucie wspólnoty. Zamiast spotkać się za stołem w weekend, po prostu pobiegajmy razem albo chodźmy na siłownię. To i pani doktor, dzięki temu zrozumieliśmy się i myślę, że patrzymy na tę sprawę jednakowo. Czy pan profesor coś jeszcze doda na finał dla naszych widzów? No tak, że po pierwsze zaufać sobie, tak? Że stać nas na to, żeby coś zmienić w życiu. Tak? Może nie wszystko od razu, ale te drobne zmiany będą bardzo ważne dla naszego zdrowia kardiologicznego. Poprawią nam jakość życia. Po drugie, zaufać naszym lekarzom. Naprawdę państwa lekarze chcą państwu pomóc. Te leki, które przepisują, to są leki bezpieczne. Te, które mają udokumentowane bardzo korzystne efekty zgodnie z zaleceniami. Nie podejrzewać, że jest to jakiś gdzieś spisek, tak, różnego rodzaju. Naprawdę państwa lekarze chcą państwu pomóc i przede wszystkim komunikować. Ja myślę, że komunikacja to jest sposób na budowanie zaufania. Tak? Jeżeli chcemy zaufać sobie, chcemy zaufać, komunikujmy się z lekarzem, wyrażajmy swoje wątpliwości, opinie, dzielmy się swoimi sukcesami. Tak? Jeżeli udało nam się zredukować trochę masy ciała, zmieniliśmy styl życia, mamy lepszą kontrolę ciśnienia niczego, powiedzmy o tym lekarzowi. Lekarza to naprawdę ucieszy, tak? Że coś wspólnie udało nam się osiągnąć. Także komunikujmy się. I ja jeszcze raz podkreślam rolę pozytywnych emocji. To również może tonować i ciśnienie tętnicze. Ja jestem przekonany, że również zmniejszać ryzyko sercowo-naczyniowe. Dziękuję za pozytywne emocje w naszym wirtualnym studiu. Mam nadzieję, że do państwa też te pozytywne emocje dotarły. Zgodnie z rekomendacją pana profesora i pani doktor zachęcamy do komunikacji także na specjalnym czacie, który jest do państwa dyspozycji już niedługo. Dzisiaj wczesnym wieczorem o 18:30 pani doktor Anna Szyndler będzie rozwiewać państwa wątpliwości, odpowiadać na wybrane pytania. Czat cały czas także po naszym spotkaniu jest dla państwa do dyspozycji zgodnie z państwa życzeniem i zgodnie z państwa zapotrzebowaniami. Jeśli chodzi o informacje dotyczące nadciśnienia tętniczego, polecamy też stronę internetową serwie.pl. Tam w zakładce dla pacjenta pewne, rzetelne informacje na temat nadciśnienia tętniczego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Michał Dobrołowicz, kłaniam się. Bardzo dziękuję państwu, naszym ekspertom. Pan profesor Krzysztof Narkiewicz, pani doktor Anna Szyndler, Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii. Do zobaczenia i życzę bardzo dobrego popołudnia. Dziękuję za ten zestaw pewnych informacji, do których państwo będą mogli też wrócić w dowolnym momencie. Kłaniamy się i życzymy dużo zdrowia. I cieszę się, że nam się udało tutaj spotkać w tym niełatwym czasie. Dziękujemy. Dziękujemy.